dzień dobry, witam się z wami serdecznie. I słuchajcie, przyjdziemy sobie, znaczy przyjdziemy, ja przyszłam. Wy nie musicie przychodzić, nie mogę już powiększyć, więc tak musi zostać. Słuchajcie, przychodzę do was z... z makijażem. Zrobimy sobie makijaż jakiś tam pierwszy, lepszy przy użyciu paletki Maxineczki. Jest to Beauty Legacy, bardzo, bardzo rozsławiona już paletka, także na temat samej paletki już się wypowiadać jakby nie będę i nie muszę, uważam. Jak będziecie mogły zaobserwować, to moja paletka wygląda już tak. No, nie muszę mówić, co to oznacza. Cóż, wykonamy sobie makijaż, słuchajcie, ogólnie, czyli nie tylko oka. Co użyjemy? Tak sobie pomyślałam, że jeżeli będę używać produktu, czyli głównym tutaj naszym jakby produktem w tym filmiku jest Revolution firma, czyli Maxineczka Beauty Legacy, to również użyję sobie podkładu. Podkładu, słuchajcie, Revolution, od razu znowu wam przypomnę. Ja go chyba tylko raz używałam lub chyba wam mówiłam, już nawet nie pamiętam. Ja mam go, słuchajcie, w odcieniu F10. Nie wiem, czy to będzie teraz mi odpowiadający odcień, ale zobaczymy. Mam już bazę pod podkładem, także wszystko jest cacy. No i jedziemy. Zaaplikujmy sobie niedużo, bo ja dzisiaj generalnie nie mam potrzeby malowania się, ale chciałam przyjść z makijażem oka przy użyciu paletki Maxi, więc siłą rzeczy, no to jak już robię sobie oko, to już zróbmy, że tak powiem, cały face, czyli całą twarz. No może delikatnie jest przyciemnawy, jak myślicie? Ale raczej rozciera się spoko. A propos, słuchajcie, szczoteczek. A propos tych szczoteczek, którą teraz właśnie używam, czyli tą z Primarka. Ja wam mówiłam, że ja je uwielbiam. Ich już nie ma. Są już wycofane chyba ze sprzedaży. Ja już pytałam wielokrotnie i ani razu ich nie było, więc... No, byłoby miło, jakby wróciły, słuchajcie, jeszcze chociaż na chwilę. Tak, żeby człowiek mógł sobie kupić po prostu zapas. Żałuję, że nie kupiłam ich więcej, naprawdę. Żałuję bardzo, bo uwielbiam je, po prostu te włosy w 100% mi odpowiada, a tych szczoteczek już używałam, jeżeli chodzi o rodzaje tych szczoteczek, to kilka i żadna się tak fajnie nie sprawdzała, jak właśnie ta z Primarka. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Nanieśmy sobie odrobinkę korektora z racji tego, że ostatnio mam tyle załatwiania tego wszystkiego, że po prostu... Nie powiem wam normalnie, że po prostu widać zmęczenie na mojej twarzy, naprawdę. Mam nadzieję, że te, które z was mają paletkę Maxi, że jesteście zadowolone, bo ja uważam, że jest to bardzo fajna paletka. Naprawdę, jeżeli chodzi o szafę, słuchajcie, Revolution, to jest to chyba jedna z fajniejszych paletek tam ogólnie z tej całej szafy. Dobra, korektor będę chciała również nanieść sobie na... Jedyne, czego chyba nie użyję, to jest to, słuchajcie, jest to tusz, dlatego... Czekajcie, bo się zaraz masnę, będę gadać. Dlatego, że mam trochę tuszu już jakby z rana, bo wychodziłam z domu, więc musiałam wytuszować rzęsy. Także chyba tylko delikatnie poprawię po prostu rzęsę. Używałam tuszu tego Roller Lash z Benefit. Ja wam go już polecałam. Był on w czasopiśmie L. Co teraz? Teraz może właśnie zacznijmy aplikować sobie. Powinnam zrobić jeszcze brwi. Może zróbmy brwi. Tak, zróbmy brwi, a brwi zrobię sobie tym moim produkcikiem, czyli tym tutaj mini wersją Goof Proof Brow Pencil w odcieniu 3. Ja mam go w takiej postaci. Świetny produkt, szybka praca, słuchajcie, i raczej zero prawdopodobieństwa, że zrobicie sobie tym produktem kuku. I wydaje mi się, że numerek 3 będzie odpowiedni chyba dla większości, ponieważ tym produktem możecie budować sobie, słuchajcie, i kształt, i kolor, jaki chcecie osiągnąć na samym końcu. Robię sobie żadnych łuków i tych spraw. Świetny produkt. W ogóle podoba mi się ta wersja mini. Myślę, że jeszcze bym z chęcią poprosiła o jeszcze jeden, jak będę. Gdyż można fajnie ze sobą to zabrać. Czekajcie, szukam pędzelka, jest. Teraz poprawię sobie tylko troszeczkę jeszcze pędzelkiem, żeby mi się to fajnie tutaj rozprowadziło po całości. Tak jak mówię, Roller Lash jest tutaj, ale ja już nie będę go mocno używać, po prostu tylko poprawię po końcówkach, jak skończę makijaż oka. Dobrze, teraz przejdźmy do samej paletki.
Wezmę sobie włochaty taki pędzelek Ruby, nie wiem. Nałożymy sobie, słuchajcie, ten tutaj canvas, czyli ten taki najjaśniejszy cień. I ja nakładam go, słuchajcie, prawie że na całą powiekę, i ruchomą, i nieruchomą. I w ogóle cienie się, jak widzicie, bardzo delikatnie osypują, więc naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Ktoś powiedział, że one się wcale nie osypują. Nie, nie jest tak. Każdy, ja nie znam cieni, które by się w ogóle, ale to w ogóle nie osypywały, słuchajcie. Także jakby nie było, jest to taki talkowa formuła, taki pudrowy, że tak powiem, pudrowa konsystencja, więc dziwne, żeby nam się tutaj nie osypywało nic zupełnie. Tak to by wyglądało. Teraz drugi kolorek, jaki naniosę, to będzie kolorek Ash i będzie on zmieszany z Brickiem. Ponieważ Brick jest kolorkiem takim delikatnie ciemnym, a z kolei Ash jest, znaczy ciemnym, ciepłym, w odcieniu ciepłym, to jest brąz, a Ash jest w odcieniu trochę chłodniejszym i ja chciałabym uzyskać taki pomiędzy efekt. I nanoszę go na połowę powieki i tutaj przy załamaniu. Jeszcze dobiorę produktu. Szczypuję nadmiar, nie jest go zbyt wiele. Tak by to wyglądało na ten moment. Teraz, słuchajcie, wezmę sobie kolorek. Patrzę, którym pędzelkiem, ale myślę, że chyba tym. Takim zbitym takim, no jak się to mówi? Kuleczkowym takim prawie, tylko że ciut szerszym od tego. Widzicie? To jest węższy, to jest szerszy. Wiecie, co mi chodzi? No, także może tym mniejszym właśnie. Naniosę sobie cień Petal, który po prostu uwielbiam. Ja po prostu kocham ten cień, słuchajcie. I naniosę go sobie od zewnątrz, słuchajcie. Mam nadzieję, że wszystko widać tutaj. O, w ten sposób na połowę powieki i za chwilę go rozetrę. I to samo robię z drugą stroną. Nakładam go dokładnie na połowę powieki i za chwilę będę go rozcierać. Uwielbiam tą po prostu paletkę, uwielbiam ten cień. Ten cień jest po prostu przepiękny, przepiękny. Teraz po raz drugi biorę sobie taki bardziej włochaty pędzelek, tym razem akurat z Real Techniques. Jak to jest? Ktoś puka, poczekajcie. Ważnego, nic do mnie, może tak. Domokrążcy, tak zwani. Także biorę pędzelek z Real Techniques i ociupinkę, ale to ociupinkę sobie tutaj mieszam, blenduję. Wiecie, co chodzi? Rozcieram ten cień tutaj przy załamaniu powieki, aby nie było żadnych tutaj przejść takich bardzo widocznych. Ok, i teraz słuchajcie, naniosę sobie ociupinkę bazy. Potrzebuję bazy. Bazę użyję tą NYX Glitter Primer. Ok, ja użyję jej ociupinkę. Już Wam powiem dlaczego, zresztą chyba mówić nie muszę. Ok, ja sobie ją nałożę od... Tutaj od, czekajcie, kawy mi się chce, słuchajcie, od wewnątrz do środka. No i teraz będę aplikować ten cień, ten najcięższy cień, słuchajcie, najbardziej problematyczny, ale za to uwielbiany przeze mnie, i jest to Orchid. I tak się zastanawiam, czy wystarczy mi to, czy muszę namoczyć sobie pędzelek. Sprawdźmy. Ja ostatnio musiałam się strasznie, słuchajcie, ale to strasznie po prostu namachać, jeżeli chodzi o ten cień. Zmoczę sobie pędzelek i użyję do tego, słuchajcie, Fixer Mist z Eveline. Widzicie, ten cień jest naprawdę, naprawdę taki problematyczny, jeżeli chodzi o aplikację, o po prostu jego aplikację. Tu trzeba się tak namachać, tak natrudzić, żeby ten cień jakoś przełożyć naprawdę na powiekę. No, to jest minus, po prostu jakby tego cienia, no, tej formuły. Ta formuła faktycznie, no, jest problematyczna. Śmiało mogła być tutaj nieco inna. No, jak widzicie, no, nie jest łatwo. Nie wiem nawet, jakby się to zrobiło palcem, ale chyba nie sądzę. No, niby na palcu trochę jest. Sprawdźmy. Ja nie wiem, jak to, kurczę, Maxi tutaj robiła, że faktycznie z tego palca jakoś tam przechodziło to na oko. Ja już próbuję różnych tutaj trików. Tak jak mówię, jeszcze mogłabym spróbować jakąś inną bazę.
Albo po prostu brakuje mi pędzelka, słuchajcie. Też tak może być, że może po prostu innym pędzelkiem. Nie jest najgorzej, coś tam widać, coś tam się przenosi na tym palcu. Coś tam się transferuje z palca na oko, więc nie jest najgorzej. I co zrobię za chwilę? Za chwilkę jeszcze raz zaaplikuję ten cień Petal. Po to, żeby połączyć ładnie ze sobą ten fiolet z tym różem. Ociupinkę go tylko tutaj sobie jakby połączę delikatnie. Jak widzicie, nie wolno nabierać zbyt dużo na pędzelek, bo ten cień jest bardzo fajnie napigmentowany. Więc nie ma co przesadzić. Ja tylko po to robię, żeby je tutaj połączyć. Ja nie wiem, czy to widać. Wiecie też, że moje oczy są po pierwsze leciutko zmarszczone. Nie mam zbyt dużej powieki, raczej mam takie opadające te powieki. Dlatego ten efekt no, nie będzie takim efektem wow, jak u co niektórych. Ale nie narzekam. Wierzcie mi, że tą paletką można stworzyć nie jeden makijaż. Uwierzcie mi, nie jeden. Czekajcie, chcę sprawdzić, czy na sucho w ogóle położę cokolwiek, czy nie. Ale chyba nie widzicie. Strasznie ciężko chodzi ta paletka. Strasznie, strasznie. Zobaczmy jeszcze tym pędzelkiem, ale chyba nic nie wskuram. Chyba nic nie wskuram, więc dajemy ten petal. Kładę na dolną powiekę. Chciałam go połączyć i połączę go tylko przy użyciu jednak trochę bazy. Co zrobię? Naniosę sobie ociupinkę. Ociupineczkę tutaj dam tej bazy z NYXa. Teraz użyję. No, coś tam się dzieje, coś tam się tworzy, ale to jeszcze też nie jest to, co chciałam. Jeszcze za chwilę Wam spróbuję się pokazać troszeczkę w innym świetle. Ok, jest on widoczny, więc tyle dobrego. Ok, wydaje mi się, że mnie się, nie wiem czemu tak mówię, wydaje mi się, że to wystarczy. Jeżeli chodzi o oko, jest ono widoczne, wszystko widać pięknie. Rozjaśnię je może tylko jeszcze odrobinkę tym canvas. Tutaj u góry dodam troszeczkę jasnego. Dobrze, myślę, że wystarczy. Teraz co zrobię? Użyję od razu sobie pędzelek. Pędzelek używam by Magda Pieczonka. Love New 8, numer 8 i naniosę sobie. Widzicie, jak się delikatnie osypuje? Na pewno to widać. Widać troszeczkę. I naniosę sobie odrobinkę tego rozświetlacza. Bardzo go lubię. Jest bardzo delikatny, bardzo subtelny. Ja już 1000 razy mówiłam, że ja nie lubię tego takiego rozświetlenia, jak teraz dziewczyny robią sobie te takie, że widać im pół policzka i nic więcej, bo po prostu tak się świecą jak psu jajka. Także. Bardzo nie lubię tego efektu, jest on dla mnie nienaturalny, wygląda to bardzo sztucznie i nieładnie, i tyle. Wyglądają jak kurde klauny. No, naprawdę. Jeszcze już nie powiem o tych takich unikornowych, czyli jakiś niebieski, słuchajcie, tu po prostu niebiesko, ale nie taki subtelny niebieski, tylko taki przesycony, wiecie o co chodzi. Niebieska bombka na twarzy, albo różowa, albo jakaś żółta. Tragedia, po prostu to jest dla mnie tragedia, nie? Ja nie wiem, że te dziewczyny nie mają lusterek w domu, nie mam zielonego pojęcia. Okej, bardzo mi się podoba ten efekt, ten rozświetlacz tutaj w tej paletce uważam jest idealnym rozświetlaczem. Ja myślę, że chyba dla każdej inkarnacji, dla każdej dziewczyny jest on subtelny. Ja wiem, że już się każda poprzyzwyczajała, bo teraz z tymi rozświetlaczami to jest tak, że czym mocniejszy, tym niby fajniejszy, modniejszy, a ja tam jestem zwolenniczką, jak zwykle, delikatnego, nieprzesadzonego efektu. Ok, teraz tym samym pędzelkiem, tylko delikatnie go obczyszczę, nałożę sobie ten róż tej paletki Love's Hue. Ok, no, też nie nanoszę go dużo, ponieważ jest on bardzo fajnie napigmentowany i nawet przy mojej wcale niejasnej karnacji widać ten kolorek, także nie nakładam go dużo, jest przepięknym kolorem, przepięknym, naturalnym różem. Za chwilę pokażę Wam się w świetle dziennym, także spoko. No i co? I zostaje nam tylko jeszcze bronzer. Bronzer zaaplikuję sobie pędzelkiem z Essence Girl Boss. No, także Boss, pędzelek od Asi z paczki, której jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nabieram bronzer i jadę.
Bronzer, bronzer, który jest bronzerem zachwalanym bardzo, ja również go bardzo lubię. Jeżeli chodzi o trio do konturowania, to w tej paletce te trio jest idealne. Gdyby takie było jako oddzielny produkt, również bym zakupiła, uwierzcie mi. Można tym fajnie i ocieplić twarz, i wykonturować. I bronzer faktycznie jest bezpieczny, myślę, do bardzo wielu też karnacji. Na nos. Ok. Skrzydełka nosa. Jeszcze raz nos poprawimy, bo tak jak mówię, jego trzeba budować. To nie jest mocny bronzer. Budujemy fajnie sobie. Nosek wydaje się być mniejszym. Ok. Bardzo mi się podoba ta paletka. Bardzo, 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 bardzo. Ok. Jeszcze ociupinkę na twarz. Niejednokrotnie nawet nie kupicie takiego fajnego, słuchajcie, trio za dychę, a tutaj macie całą paletę. Czy to wszystko? Myślę, że to wszystko. Chociaż jeszcze ja z chęcią bym dodała, wiecie co robię często? Jak używam tej paletki, to ten cień, czyli Pure Glow, znaczy cień, ten rozświetlacz, po prostu daję sobie dół w kącie, dół, czyli tu miało być, w kącik oka, dlatego że on bardzo, bardzo fajnie, naturalnie, tak jak jest nazwa Pure Glow, takie daje Pure Glow mi tutaj w wewnętrznym kąciku oka. Ciemne światło, co? Dobra, poprawię tylko troszeczkę, jak widzicie, już miałam wcześniej pomalowane, dlatego musiałabym teraz zmywać. Więc ten efekt nie będzie taki, jak naprawdę ten tusz daje efekt. Ale też nie powinno być aż tak źle. Ja myślę, że to wystarczy, bo już lepszego efektu nie uzyskam. Co nam zostaje? Słuchajcie, zostaje nam... Już Wam pokażę w świetle tak dziennym bardziej. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Ja nie wiem, jak tutaj światło, ale chyba jest ok. Tak by to wyglądało. Oko wygląda tak. Nie wiem, z której strony. Możecie zobaczyć sobie z każdej. No, także mi się ten efekt bardzo, bardzo podoba. Czekajcie, ustawiam Was z powrotem. I co jeszcze? Co jeszcze nam zostaje? Usta. Zostają nam usta, a usta pociągnę Yves Saint Laurent i to jest 11, ten tatuaż, coś tam, contour. Bardzo fajny aplikator, kolor również. Ten produkt jest o tyle śmieszny, że nie czujecie aplikacji. Czujecie, jakbyście jakąś wodą przejeżdżały. Okej, czekajcie, żebym sobie nie wyjechała. No i tak by wyglądała w pełni odsłona tejże paletki. Także ja jestem nią zachwycona. Nie wiem, jak gdzie mam iść, żeby Wam się pokazać, ale wydaje mi się, że to jest po prostu maks możliwości mojego światła. No, światło mam naprzeciwko dzienne. Czekajcie, może trochę odsłonię. O, mam nadzieję, że to widać. Super. Ja jestem mega zadowolona, po prostu zachwycona tąże paletką. Już nie będę Wam tutaj machać, bo w końcu wyjdzie vlog, a nie stacjonarny filmik. Także tak by wyglądała moja opcja makijażu przy użyciu paletki Maxineczki. Jeszcze raz Wam pokażę. Uwielbiam. Po prostu ja jestem zakochana w tej paletce. I to jest chyba, wiecie co? Ja Wam powiem szczerze, to jest jedyna chyba paletka z tych, które mam dotychczasowo, która jakby mi się skończyła, to chciałabym mieć ją ponownie. Chyba, nie wiem, ale na tą chwilę może jeszcze byłyby, jeszcze jedna z MUA chyba i jeszcze jedna z Revolution poprzednia. Też jest taka fajna w różowych i pomarańczowych barwach. To w sumie chyba z tych wszystkich to byłyby te trzy, które takie moje must have'y. Ostatnio już Wam wspominałam, że to jest jedyny cień, który mi się nie podoba. Z którym ja się nie lubię, bo nie podoba mi się, słuchajcie, ta formuła. On jest tak bardzo ciężko zmielony i to bardzo niefajnie widać na oku. Ja wiem, że dziewczyny zachwalają, ale do mnie ta formuła nie przemawia. I pomimo, iż one są podobnie zmielone, te dwa, to przy tym złotym mniej to widać. To znaczy przy tym widać, a przy tym mniej widać. O, przy tym. Także z tych dwóch, tych krystal i koper, to ten koper jeszcze jest naprawdę fajnym cieniem, a ten... ten krystal, czyli ten, niekoniecznie. To jest taki różowy,
Ten różowy, ale on jest tak niefajnie zmielony i nieładnie. Nieładnie według mnie on wygląda. Ja wiem, że dziewczyny go aplikują, słuchajcie, na przykład na mokro i aplikują go tylko gdzieś tam na środek powieki. Nie podoba mi się ten efekt. Ja zdecydowanie wolę tutaj te maty. Nawet tymi trzema tutaj u góry matami można świetnie zbudować sobie jakikolwiek makijaż. Także to jest moja opcja makijażu przy użyciu paletki Beauty Legacy od Maxi. Jeszcze raz gratuluję. Słuchajcie, Asi, tej paletki, bo naprawdę dla mnie to jest po prostu wyczyn. Serdecznie Wam polecam tą paletkę i mam nadzieję, że spodoba Wam się moja opcja makijażu. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie pod spodem w komentarzach, co uważacie, co myślicie, czy ją macie, czy dopiero będziecie chciały nabyć, czy mój filmik Wam w czymkolwiek pomógł, czy nie. Bardzo proszę, zostawiajcie komentarze, nie bójcie się, to nic nie boli. No, także wszystkie produkty, których używałam, możecie pytać mnie prywatnie, ale raczej wszystko pokazywałam, więc ostatni raz przypomnę. Revolution Maxineczka Beauty Legacy to jest NYX Glitter Primer do nałożenia cienia Orchid na ustach Yves Saint Laurent, to jest 11 Rose coś tam, ten Roller Lash z Benefit do oczywiście rzęs. Jeżeli chodzi o brwi, to numer 3 Goof Proof Brow Pencil. Wszystko Wam pokazuję, więc nie ma, uważam, konieczności podpisywania w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o podkład, to Revolution Makeup Revolution London. To jest Fast Base Stick Foundation F10. Jeszcze raz pokażę. F10, tak wygląda ten stick z Revolution. No i użyłam Lasting Perfection z Collection jako bazę też na wyrównanie koloru powieki. I to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Postaram się w miarę obciąć ten filmik, żeby nie był zbyt długi. No i co? I dajcie znać, czy Wam się podoba opcja mojego makijażu. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz mówię, polecam Wam z całego serducha tą paletkę, bo jest po prostu genialna. I nawet te machanie pędzlem, słuchajcie, opłaca się dla tego efektu. Super, mnie się ten efekt bardzo podoba. I mam nadzieję, że podoba Wam się również. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Buziaki przesyłam. Bajo!